witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ja idę na randkę. Jak to dziwnie w ogóle brzmi. O się. Czemu ja idę na randkę? Już wam szybko mówię. Idę na randkę, bo szczerze jestem przed okresem i jestem bardzo emocjonalna i ostatnio sobie stwierdziłam, wow, Lexi, nic nie robisz. Ja teraz jak jestem przed walką, to ja tylko trenuję i śpię, i chodzę do kościoła i trenuję, śpię i wychodzę na zakupy. I stwierdziłam, że potrzebujemy trochę, wiecie, spice my life up. Spice, jak to się mówi po polsku? Dodać trochę przypraw do mojego życia. I jest taki chłopak i ja idę z nim się na randkę. Problem jest taki, że ja nie wiem, gdzie jest ta randka i ja nie wiem, jak się ubrać, ani jak się umalować, bo ja nie może wyglądać tak, że ja się za bardzo staram. Ja nie wiem, czy to ma być spa... No, będę musiała chyba się spytać, ale potem nie, jeśli ja się spytam, to będzie wtedy wyglądać, jak ja cały dzień siedzę i myślę... Wiecie, a to ma być luźno albo... Albo nie luźno. Fuck. Oh my gosh. Fajnie, jakbyśmy do zoo poszli. Ja nawet nie wiem, o której, chyba o 19, więc chyba wtedy jest zoo zamknięte. W każdym bądź razie zapraszam was dzisiaj na dzisiejszy odcinek, spędzicie go ze mną. Może być dosyć emotional, bo tak jak mówię, jestem przed okresem, jestem dzisiaj wrażliwa. O matko, co ja, jeśli zacznę płakać na tej randce? Po co ja się w ogóle zgodziłam na tą randkę? Nie, ja chwilami jestem excited, dzisiaj rano jak się obudziłam, to byłam taka jej, randka! Ale teraz jak sobie myślę, analizuję... Po co mi to było? Czemu randkowanie jest dziwne w moim przypadku? Ciężkie ostatnio, bo... Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam na randce. Ten chłop zna mnie z Instagrama, ale nie wydaje mi się, że to jest powód, dla którego mnie zaprosił na tą randkę. Ja pierniczę, jak to w ogóle brzmi, randka. Musimy się zająć cały dzień, coś porobić, bo nie będziemy cały dzień siedzieć i myśleć o tej randce. Pójdziemy sobie przed tą randką do kościoła. Powinnam... W niedzielę się nie sprząta, ale ja troszeczkę bym tutaj poogarniała, bo co jeśli on będzie, wiecie, chciał mnie odprowadzić i zobaczyć moje koty. No to powinna mieć trochę czysto w domu. W ogóle zaczęłam brać ten leki na trądzik. W ogóle widzę, że mi bluruje mordę. Tu mnie wysypało i zaczyna mi skóra odchodzić. Trzeba to jakoś zatuszować dzisiaj. Dzisiaj jest ładna pogoda, ja po prostu wyszłam na jakiś spacer, ale... Ale... Nie mam... Które ja muszę się zacząć szykować. O 19 mamy wyjść, więc około 18, nie będziemy za dużo tutaj analizowywać, ja pierniczę, luźno, nie będę się tutaj starać, nie wiadomo jak. Dobra, szybki montaż, jak ogarniamy moje mieszkanie. Nie jest najgorzej, ale no, nie jest też najlepiej. O, się, właśnie sobie uświadomiłam, że ten typek, że ten chłopak będzie oglądał ten odcinek i będzie przecież wiedział, że ja tutaj wszystko tak analizuję. Pamiętacie, jak ja kiedyś nagrywałam przygotowanie na randkę? To było jakoś 2 lata temu. Oh my gosh, that was fun and scary. I ja mu wtedy na tej randce powiedziałam, słuchaj, śmiesznie wyszło, ale ja nagrałam odcinek, jak się przygotowuję do randki, żebyś nie myślał potem, że to dziwne. I polubiliśmy się, on był fajny, ale nic więcej. Konrad, jeśli to oglądasz... W każdym razie, wifey material, ja, wifey material. Żonka na materiał, materiał na żonkę, ja. Patrzcie, jak ja sprzątam. Dobra, a więc posprzątałam mieszkanie, ale tak bardzo powierzchownie, tylko pochowałam rzeczy na wierzchu, tak się mówi, na wierzchu, i odkurzyłam. Więc jeśli on się głębiej... Ale co, ja będę go wpuszczać tutaj na chatę, no co, w sensie... No nie wiem, zobaczymy, ale no powierzchownie jest sprzątnięte. Matko, kupiłam ostatnio te mochi lody tego Kwebo, czy tak, to chyba są Kwebo. Żeby spróbować jedno, ok? Dla tych, co nie wiedzą, jestem na diecie, bo jestem przed walką 17 września, walczę z NATSU i muszę zbić dużo wagi i chciałam bardzo posmakować, ale tylko jedno posmakowałam. I teraz mnie korci i zostało mi jeszcze 5 tych pojedynczych tych i korci mnie teraz, żeby zjeść jeszcze jednego. No bo w sumie co, to jest jedno... 15 minut przerwy, dobra? 15 minut, a potem będziemy coś znowu robić. Okej, okay, stop. Reklama tak. Słuchajcie, sponsorem dzisiejszego odcinku jest Lady Shops. Lady Shops to jest serwis cashback, który pozwala zwrócić część twoich wydanych pieniędzy z powrotem na konto. Czyli ty sobie robisz swoje normalne zakupy i Lady Shops oddaje ci prowizję z tych wydanych pieniędzy. To wygląda tak, że sklepy płacą jakiś tam procent Lady Shops, a Lady Shops tobie, więc dostajesz realnie
ale pieniądze z powrotem na swoje konto. I słuchajcie, teraz dzięki Larry Shops możecie zaoszczędzić jeszcze więcej pieniędzy, bo Larry Shops zwiększyło swój cashback od 1,5 do 12 razy. Więc warto śledzić aktualne cashbacki, bo codziennie pojawiają się nowe oferty. Najlepsze oferty znikają bardzo szybko przez duże zainteresowanie, więc naprawdę warto od czasu do czasu sprawdzić, co tam mają na stronie. Dzięki Larry Shops możesz kupić wszystko, o czym marzyłeś, z rabatem od sklepu i dodatkowym powiększonym kilkukrotnie cashbackiem. Stawka jest teraz zwiększona, więc możecie zyskać do nawet 4,8% za swoje zakupy dzięki Larry Shops. Teraz zaczyna się nowy rok szkolny, a Empik to jest idealne miejsce, żeby zaopatrzyć się w nowy sprzęt do szkoły. Są tam piórniki, zeszyty, ołówki, gumki, wszystko, kredki, wszystko, dosłownie wszystko. Słuchajcie, więcej informacji macie w linku w opisie, tutaj wam się też pojawia kod QR, który możecie sobie zeskanować. Ja wam bardzo polecam. Kto nie chce dostawać swoich pieniędzy z powrotem? Exactly, polecam. Minęło trochę więcej niż 15 minut, dalej oglądam YouTube'a, teraz oglądam Agę Grzelak. Ostatnio bardzo lubię oglądać Agę Grzelak i Dominika Rupińskiego, nie wiem czemu. W każdym razie, obiad. Na obiad mamy łosoś, bulwy. Tak u nas w domu się mówiło na ziemniaki, bulwy. Ale już teraz w Warszawie już mieszkam, więc mówię ziemniaki. Więc ziemniaki i fasolkę. I do tego ja jeszcze dodaję trochę serek. No ser, no ja pierniczę, wiecie o co mi chodzi. W każdym razie więc zjemy to i będziemy się zbierać chyba już do kościoła na mszę, bo pójdziemy sobie, nie wiem, na 13:30. Słuchajcie. Ten chłopak napisał, czy ja jednak mogę wyjść o 16:00, czy jednak możemy się spotkać o 16:00 zamiast 19:00. I ja w mojej głowie, ja myślałam, że mam jeszcze powiedzmy 6 godzin, a okazuje się, że mam połowę mniej, nawet mniej. Fuck, now I'm panicking. Mam 2 godziny, mamy 2 godziny, proszę państwa, żeby się ogarnąć, żeby... O kurde, dobra, musimy zrobić make-up, włosy i outfit, ale w luźny sposób, fajny sposób, ale ładny. Ja nie byłam mentalnie przygotowana na tak mało czasu, myślałam, że na spokojnie jeszcze wyjdę na spacer, pójdę na mszę, obejrzę jeszcze, a tu kurde, 16. Ej, czy to znaczy, czemu on w ogóle tak sobie zmienił godzinę? To znaczy chyba, że to jest... Co było 16? W sumie więcej rzeczy chyba można o 16 zrobić niż o 19. Nie wiem. Może on chce mnie do tego zoo zabrać? Nie wiem, w każdym razie musimy zacząć się ogarniać. Ja teraz czuję taki nieład w mojej głowie, bo miałam wszystko poukładane, a teraz... Dobra, ale no co? Od czego powinniśmy zacząć? Outfit zrobimy na końcu. Dobra, witajcie w mojej łazience, szykujemy się na randkę, mamy mało czasu, mamy bardzo mało czasu, bo chłop sobie wszystko... Dobra, nieważne. Ja chcę wyglądać ładnie, jakbym się nie starała za bardzo, tylko troszkę, wiecie, tak, chcę wyglądać schludnie. Przede wszystkim musimy nawilżyć moją cerę, bo tak jak mówiłam, zaczęłam brać tabletki na cerę i strasznie mnie wysuszyło i skóra mi w ogóle schodzi, tego nie widać tutaj, ale schodzi mi skóra, więc musimy mocno nawilżyć. Nie chcę w ogóle matowości, bo ostatnio mi się nie podoba matowość, a zauważyłam, że wszystkie moje makijaże są turbomatowe, więc dzisiaj postawimy na odrobinę glow. W ogóle dajcie mi znać, czy wy... bo ja trochę zaczęłam, wiecie, jeśli chodzi o mój makijaż, zaczęłam tam pozmieniać, szukać, Wydaje mi się, że... Dajcie znać... Zaczęłam się stresować. Dajcie znać, czy widzicie jakąś różnicę i przede wszystkim dajcie znać w komentarzu, jak ten makijaż mi wyszedł. Bardzo chciałabym już zobaczyć siebie po... Chcemy też trochę inaczej wyglądać, ale nie zbyt inaczej. Ja nie wiem, czy to, co mówię, w ogóle ma sens, ja wiem, czy... Step one. Mocno nawilżenie, bo tak jak mówię, powtarzam się. I nawilżenie dzisiaj postawimy na... Być... Ty chcesz mnie utopić? I teraz użyjemy kremu. Użyję tego, co ostatnio używam zawsze. Tu jest napisane moisturizing, czyli on nawilża. Jako, że dzisiaj wychodzimy z chłopem na randkę, to chcemy poczuć się trochę jak chłop, żeby, wiecie, mieć o czym gadać i musimy ten krem nałożyć w taki sposób, jak chłopacy nakładają, czyli... Podkład, który używam, Dior Forever, whatever. Gąbeczkę zamoczamy. Aha, psikniemy sobie też na pory, żeby trochę też tutaj, w tych miejscach. To też bardzo tak dodaje świeżości mojej skórze. Nie wiem, czy ja sobie to wkręcam, czy to serio tak robi, ale czuję się bardziej tak świeżo. W każdym razie bierzemy podkład.
Nie chcemy wyjść na tapeciarę dzisiaj. To ostatnia rzecz, jaką my dzisiaj możemy zrobić. Tapeciara. Nie możemy wyjść na tapeciarę. Chcemy też przykryć wszystkie niedoskonałości, ale z drugiej strony, czemu? On powinien nas zaakceptować z tymi niedoskonałościami, więc jak się przykryją, to się przykryją, jak nie, to nie. Zapomniałam wąsa wydepilować. O kurde. O kurde, moja samoocena w tym momencie, w sensie, okej, czyli nie będziemy mogli być tak blisko, nawet tak blisko nie będziemy mogli być. Dobra, z takiej odległości raczej nie zobaczymy go wąsa, więc na wyciągnięcie ręki musi być daleko. Jak on będzie się chciał zbliżyć, od razu sierp, bez gadania. Korektor, ja używam, I'm a basic bitch, używam tego korektora i nałożymy sobie, czekajcie, bo ja patrzę w lustro. Trochę podwory, żeby nie było widać, że zresztą się, żebyśmy były takie ten, damy trochę na niedoskonałości. Jeśli przykryję, to przykryję, jak nie, to nie. Z daleka, good. Teraz z bliska. Też good! Ja ogólnie jestem krytyczna, jeśli chodzi o mordę, ale... No, sorry bardzo. Następnie moje ostatnie odkrycie. Czyli to jest w ogóle jakaś randomowa firma Chin, kupiłam to w Rossmanie, ale to jest ogólnie przyciemniacz chyba do podkładów. Tak, ja to używam jako bronzing na mokro, czyli taki trochę contour. Contour, ja ostatnio bardzo polubiłam konturować mordę. I ja to robię tak, nakładam troszeczkę na gąbkę. I tak tu. 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 Trochę na czoło. Dobra, na razie to wklepiemy i zaraz sobie dodamy. I od razu to daje takie opalony vibe. Zobaczcie, zobaczcie! O dobra, tu trochę jeszcze to wyczyścimy i wklepiemy bardziej. Ale ogólnie no, dodało mi to koloru do mordy po prostu. Byłam przed chwilą taki bladzioch. Przecież ty jesteś mulatką. Zamknij się, mulatki też mogą być blade. Żeby to wyczyścić. Moja twarz tak wygląda. I know. Jeśli on się oświadczy, to powiem wam pierwszy. Róż użyjemy ten. Damy sobie tutaj tak i tutaj tak. I wklepujemy to. Wklepujemy to. O, zawstydziłam się troszeczkę. O, szkoda, że nie możemy zabrać do maka. Teraz sobie to tak uświadomiłam. Ja nie chcę używać contour. Wiecie, nie contour, tylko baking, bo to od razu wysusza mi mordę. A teraz jak ja mam, biorę te leki, no to za dużo, za mocno wysuszone i to mi jeszcze uwydatnia ten, tą suchość i ten trądzik, więc nie robimy tego, ale korci mnie, żeby... Dobra, troszeczkę, teraz pilnujcie mnie, żebym nie przesadziła. Pilnujcie mnie, dobra? Pod oczy, tu. Klep, klep. I kontynuujemy to, co przed chwilą zaczęliśmy na mokro, czyli dodaję... Czy ja nagrywam? Ja miałam za serce, myślałam, że nic się nie nagrało. Dobra, w każdym razie tu ładnie. O nie, poczekajcie. Przypomniało mi się, że też z bronzerem lubię przesadzać, a my chcemy dzisiaj w miarę naturalnie wyglądać, jakbym się nie, wiecie, nie starała. Pilnujcie mnie, żebym nie przesadziła z bronzerem. Róż. I ja wezmę ten mój róż, który ja używam już. On jest z Rossmana. Z Eveline. I o, troszeczkę. I ostatnio się zastanawiałam, czy przestać dodawać róż na nos. Bo wiecie, sorry, myślałam, że ktoś wchodzi do mojego mieszkania, to moje szczury. Mam już 23 lata, wiecie, chcę... Może to jest za młodszych, ale z drugiej strony... Co mnie to interesuje? Troszeczkę dodamy. No, zajebiście to wygląda, jednak nie będziemy rezygnować z tego. W każdym razie, co my dzisiaj chcemy zrobić za make-up? Rozdymioną kreskę eyeliner. Tak, właśnie to powiedziałam. Rozdymioną kreskę eyeliner. Ostatnio specjalnie kupiłam taki pędzelek do tego, żeby to zrobić, więc dzisiaj będziemy to testować. Ale też, żeby nie było, wiecie, na czerwony dywan kreska. To ma być, wiecie, taka... Maybe it's you.
to. Kompletnie nic nie widzicie, that's not my problem. Kat Von D i to się nazywa Longwear Eyeliner. O matko, czemu taka długa nazwa? W każdym razie zrobimy sobie kreski i potem je roz... Poczekajcie. Damy już troszeczkę cienia. Troszeczkę, nie mówcie nikomu. Weźmiemy tę oto paletkę z Inglota, którą sama sobie zrobiłam. Dobra, to wygląda fatalnie. Proszę uspokoić się w tym momencie. Weźmiemy ten oto podbielek. To jest proces, to jest proces, okej? Okay? Dajcie mi czas. Nie za długa kreska, Lexi, nie za długa kreska. I czekajcie, teraz trzeba ją tak rozdymić. Okej, okay, przyznam wam szczerze, że wychodzi mi fatalnie. Dobra. To, ała. Zrobiłam coś takiego. Teraz to rozdymić, tą górę. Dobra, dobra. Dobra, się zabiłam. Dobra, mamy coś. Mamy coś. Czekajcie, jeszcze wam je pokazuję. Ogólnie powiem wam szczerze, że chyba odwołam tą randkę. Serio, chyba odwołam tą randkę, bo ten eyeliner looks fucking horrible. Nie wiem, czy to widać w kamerze. How the fuck do I fix this shit? How the fuck do I fix this shit? On zaraz będzie, ja pierniczę, czemu on zmieniał czas? I'm having a meltdown. Plus mam okres, więc ten meltdown jest turbo... Oh my gosh, why? 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 Po pierwsze to wygląda jakbym się starała za bardzo. Rozmazana kreska. Zaraz pocieknie łezka. Dobra, ja potrzebuję chwili przerwy, bo to jest turbo gorąco i odechciało mi się w ogóle iść na tą randkę, a pierniczy po co? O matko, zaczynam panikować, serio, bo mam bardzo mało czasu. Wyglądam źle, w ogóle nie mam pomysłu, co ubiorę. Ale ta kreska źle wygląda. Ona wygląda jakbym się starała za bardzo. I jeszcze jest nieładna, źle ją zrobiłam. Przez to chyba, że powinna... Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. Zawsze jak na odcinek chcę coś ładnie zrobić, to nie wychodzi. No ja pierniczę. Ej, nie wygląda wcale aż tak... Co jest? Nie wygląda źle tutaj. W tym lustrze nie wygląda źle. Okej, okay, jest ta kreska dosyć mocna, ale nie wygląda to źle. O, ale tu jest ciemno z drugiej strony. Mam nadzieję, że... A, 16 to jeszcze będzie jasno. Pierdziele, po co mi to było bez problemu? Ja ogólnie umiem robić kreski, zajebiste uważam, naprawdę umiem robić pełne kreski, ale chciałam się nauczyć robić te rozdymione. Wiem co, to będzie teraz ryzykowne coś spróbować, ale kto nie ryzykuje, ten nie chleje szampana, więc spróbujemy, gdzie jest ta paletka. Weźmiemy trochę z tej paletki i dotkniemy leciutko ten czarny. I spróbujemy nałożyć trochę. Oh shit, 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 oh shit. Fuck, a miałam już spoko kreskę. Ja pierniczę, co mam zrobić teraz? O nie. Fuck. Poczekaj ta! Poczekaj ta! Coś tu się zadziało teraz. Czekajcie, oczywiście zaraz jeszcze to naprawimy wszystko. To oko jest okej, okay, jest dobrze, to oko, no, dobra, jak na trzeci raz robienie rozdymionej kreski, serio? Przepraszam, że musieliście widzieć tą panikę wcześniej, ale ja naprawdę przez chwilę myślałam, że wiecie, już cała nadzieja jest stracona, a może, no jest git moim zdaniem. Tak jak mówię, on będzie musiał być na odległości ręki, żeby nie widzieć mojego wąsa, więc on, wiecie, nie będzie się przyglądał. Rozświetlacza ja bym chciała dodać, ale bardzo malutko, bardzo malutko. Patrzcie to. Bardzo mało. Subtelnie. Nos musimy wykonturować. Ostatnio polubiłam kontrolować sobie nohal troszeczkę. Uff, czy ja dodałam za dużo rozświetlacza? Uff, go! Ten rozświetlacz.
You guys are not ready. Dobra, wykonturujemy trochę nos. W sumie, skoro kupiłam ten pędzelek ostatnio, spróbujemy też tym wykonturować. Zajebiście. Istotne pytanie. Tapeciara czy nie? Jestem tapeciara? Troszeczkę tak. Może trochę tego rozświetlacza ściągniemy. Bo efekt rozświetlacza równa się trochę tapeciara. Zastanawiam się, uspokójcie mnie, jeśli odwaliło mi, czy nie dodać trochę tutaj na dole. Wiecie, cień. Nie, 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 no co ja odwalam? Będzie zbyt mrocznie i zbyt randkowo, a my ja nawet nie wiem, gdzie my idziemy. Zrobimy szybko usta, bo już nie mogę patrzeć na moje nieistniejące usta, czekajcie. Kupiłam ostatnio nowy lip liner i on jest w... On jest z MACA i on jest w odcieniu KORK. C-ORK. Podobno odcień twojego lip linera powinien być odcień twoich sutków. Wtedy wiesz, że jest idealny do twojego. No to jest twój kolor. Weźmiemy Fenty, to jest bezbarwne. I... narażymy trochę. I zrobimy tak. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Spokojnie, czekajcie. Tapeciara czy nie tapeciara? Ten bronzer trochę daje mi tapetowy look, nie? Przez to, że chyba nawaliłam trochę bronzera w ogóle z tej strony. I trochę wyglądam jak tapeciara. Minęło jakieś pół godziny, bo aparat mi się rozładował i musiałam go podłączyć, więc on się troszeczkę podłączył, więc nie mamy za dużo czasu. Nie mamy też za dużo czasu, jeśli chodzi o randkę, bo o 16 ma być gotowa, jest 15:27. I ciekawe, czy on, wiecie, przyjdzie i zadzwoni do drzwi, czy on po prostu napisze, hej, stoję pod domem. Rude. Sorry, ale to jest pierwsza randka, więc ja oceniam jakby wszystkie takie rzeczy. Więc mam nadzieję, że chociaż zadzwoni do drzwi. Trochę świeci mi się morda, więc musimy troszeczkę przymatowić. Użyjemy znowu to. I słuchajcie, myślałam, co za włosy zrobić i wydaje mi się, że po prostu do tego make-upu będzie pasować bardzo, bardzo ulizany kitek. Taki turbo ulizany. Nie to, co mam teraz, tylko wiecie, tak bardzo ulizane. Makijaż skończony. Dajcie znać, co myślicie. Zaraz wam pokażę jeszcze w świetle dziennym. Musimy przetestować. Czy ja zrobiłam za dużo? A, najpierw powinnam outfit. Oh shit, outfit. Dobra, idziemy szukać outfit, zanim zrobię włosy. Ja ostatnio, jak wychodzę gdzieś, dla mnie... Okej, ja cały czas chodzę w sportowych ciuchach, bo trenuję. I jak mam założyć coś innego, to zakładam cargosy. Spodnie cargo. Ale wydaje mi się, że to może być... No nie wiem, no... Przyszło mi, znaczy zamówiłam sobie z... Stradivarius. Bardzo cute. Wydaje mi się, że założymy to. To jest takie bardzo obcisłe. Fajne rękawy ma. Tylko ja nie chcę, żeby mój Babson był na wierzchu, więc musimy spodnie ubrać też wysokie jakieś. Moro spodnie, co myślicie? Moro spodnie i to... Kurde. Nie wiem, coś mi nie gra, coś mi nie gra. Szkoda, że nie możecie mi odpowiedzieć na żywo. Mam też to w innym kolorze, ten top i chciałabym to znaleźć, ale nie wiem, gdzie to jest. Ej, a może bym ten... Nie! To jest... Nie, nie, to będzie, że staram się za bardzo. No kurde, ja nie wiem, co ja mam ubrać. Matko, nie, gdzie? Co się dzieje? Bo te moro spodnie mi się wydaje, że nie, że to jest zbyt luźno. No i serio, zmuliło mnie, muszę się obudzić szybko, bo on zaraz będzie. Kurde, bo ja nie wiem, gdzie my idziemy. Ja nie chcę, żeby wyglądała, jakby się starała za bardzo, ale chcę też ładnie wyglądać i trochę kobieco i w ogóle, nie? Ale nie za kobieco, więc założyłam portki mojego starego z wojska i jest... Oh my gosh! Zaczynam się stresować, on będzie zaraz. I do tego chyba forsy. Co myślicie? Czekajcie, muszę się przejrzeć w lustrze. Nie, no nie wiem. Szybko próba, jak wyglądam, jak gadam z boku. Mamy mało czasu. Mam nadzieję, że jest akcept od was, jeśli chodzi o outfit. O matko, gdzie jest moja koszulka?
Czy ja jestem na... Moczymy włosy. Bierzemy szczotkę taką. To jest włos dzika chyba. Musimy zakryć te łysy za kola w ogóle, nie wiem, które... bezczelnie się tu pokazują dzisiaj. Uryzane. Zaraz będziemy to doprawiać. Dobra, ile mamy czasu, bo mam pomysł na inną fryzurę. Chociaż nie, dobra, robimy to. Dobra. To było turbo męczące, o nie. Już widzę, że wyłażą mi włosy tutaj. Co to kurde jest? Jak o coś, jak o coś... Dobra, musimy to poprawić. Ale uliżemy sobie już trochę. O, nie widzicie. Tu tak. Tu. Dobra, i teraz zrobimy jeszcze raz tego kitka. Nie! A wy tego nie widzicie, ale tu mi wyłazi znowu gówno, nie no. Nie no. A ogólnie pomijając to, nie no, bym musiała zrobić jeszcze raz. Ale pomijając to, ocena od was. Piękny świat. Maluję coś tam, coś tam. Dobra, idę otworzyć na... Nie, muszę ten... A, czekajcie, bo on zaraz będzie. Czemu nagle u mnie się wszystko rozluźniło? Przez to, że aparat nie padł i poszłam odpocząć sobie na pół godziny, teraz mnie zmuliło i tak rozluźniło i teraz zapomniałam, że to jest randka. To jest randka. O czym my będziemy gadać? Oh my gosh, okej. Nagrywam sobie TikToki i nagle zadzwonił ten chłopak i mówi coś takiego. Jesteś gotowa? Ja mówię, tak, a on mówi, to zejdź. Przysięgam wam, zaraz będę płakać, nie mogę płakać, bo sobie zrobiłam make-up. Siedziałam cały dzień i myślałam o tym i się przygotowywałam, a on do mnie, to zejdź. Okej, ja mam okres, dlatego jestem wrażliwa, no ale can I get some respect? Can I get some fucking respect? What the fuck is to zejdź? On przyjechał po kumpla? The disrespect. Po co ja się tak starałam? Może będzie fajnie. Chciałabym, żebyście poszli ze mną, bardzo bym chciała, żebyście poszli ze mną. W każdym razie, this is the finished look. On tam stoi. Mam zejść. Dziękuję widzowie, że byliście ze mną dzisiaj, że spędziliście ze mną ten dzień, że towarzyszyliście mi. O! Dziękuję, że towarzyszyliście mi dzisiaj. Dziękuję naprawdę. Widzimy się w następnym odcinku albo na moim Instagramie. Trzymajcie się, pa!